W środę odbył się 16 turniej jednego wiersza, zorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną i Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie. Zadaniem uczestników turnieju było zaprezentowanie jednego własnego wiersza o tematyce dowolnej, wcześniej niepublikowanego i nienagradzanego w innych konkursach. Żyję, by dawać szczęście. Żyję, by szczęścia szukać. A gdy je w końcu znajdę, oddam wszystkim ludziom. Z pamiętnika turysty. Dawniej lękałem się ich. Ogrom ich był straszny. Zbliżać się nie myślałem, gdyż żywot mój własny był dla mnie cenniejszy niż krótkie spojrzenie na otaczające świat dookoła rozmaite cienie. Teraz może odwagi nabrałem, a może już chętka mnie naszła, by narażać życie co i róż. Tak czy inaczej, to sprawa nieważna. Przede mną wyprawa będzie poważna. Niechaj spojrzę. Gdyby góry stały tu samotnie jako chińskie mury, uroku by już tego samego nie miały, gdyby się w pola, lasy, jeziora nie ubrały. Woda czysta, przezroczysta, stoi ze spokojem, aż szkoda byłoby ją omijać kołem. Niemal krzyczy, żeby podejść, spojrzeć, swoje odbicie w jej tafli dojrzeć. Drzewa do tego pną się ku niebu, by pochwycić skrawka chmury. Czemu? Jakże czemu? Cóż to za pytanie? Pan byś kawałka chmury nie chciał, wać panie? Nie dziw więc, że takie strzeliste na tle nieba, co nieskazitelnie czyste, prezentują się przecudnie. Jednak czas powiedzieć schludnie o elemencie tutaj najważniejszym, tej masie skał, pomniku najpotężniejszym natury. Wysoka jak mężów tysiąc, szeroka, iż mógłbym przysiąc, że kopacz wytrwały by stracił rok cały, by na drugą przebić się stronę. Z pewnością widziały te góry więcej niż nie jeden profesor, który na uniwersytecie mądrości wygłasza. Góra niestety na wykłady nie zaprasza. Tylu ludzi poznać musiała, tyle przetrwać dziejów. Możliwe, że nawet i miliard Maciejów przybyło do nóg jej, by przeżyć przygodę, co ją by w dniach wielu mierzyć. Ach, gdyby podzielić się mogły historiami o życiu, które wiodły niezliczone ziemi ludy, które były tutaj przódy, które żyły tu przed nami i są dla nas historiami. Na pożegnanie posprzątaj pokój z własnych kłamstw. W międzyczasie wyrzuć resztę słów. Zetrzyj swój ślad. Wybierz sypianie z własnego zapachu. Ugaś niepokojącą potrzebę bliskości. Na pożegnanie wytnij siebie ze wspólnych zdjęć. Uśmiechnij się. Raz, może dwa. Popatrz, czy niczego nie zapomniałaś. Zapakuj w bagaż wspomnienia. I najlepiej nic nie mów. Na pożegnanie oddaj klucze do serca. Wyjdź z mojego życia, zamknij dokładnie drzwi i proszę cię, po prostu idź. Idź i ani się wasz oglądać, bo pożegnanie mam już za sobą. Światem kierują zasady, takie jak w matematyce, a jaki jest wzór na piękne życie. W nawiasie praca plus uczciwość, wymnożone przez uśmiech i różowe okulary. Dzielone przez serce czyste, dodać pierwiastek stopnia prawości z honoru i wszystko spotękować do miłości. Żeby zrozumieć, wycisz swoją pustelnię. Idź za Abrahamem. Wędruj jak pielgrzym po ziemi nieba.
gdzie słońce przetyka promienie, a na harfie anioł lekkim podmuchem przysuwa brzmienia. Napełnij myśli prawdą i rozdaj. Czy ty, wierszu wpisany krzykiem z wnętrza poety, odnajdziesz swoje miejsce spośród dzieł autora? Czy będę cię omawiać na lekcjach, czy niestety skurczysz się, zanim wzrośniesz i nie nadejdzie pora na liście laurowe przeplatane różami? Zamkniesz puentę w pół zdania, nie stworzysz drugiej zwrotki. Przecież wena poety pachniała rumiankami, do góry piął się powój, to skąd się wzięły osty? Wierszu, kto tu zawinił, że nie było ci dane dotrzeć do czytelnika, otworzyć przed nim serce? Czy temat był nie taki? Czy rymy nieudane? Czy twórca nie potrafił umieścić cię w perełce? Tryptyk z kropką, szklanką i garścią. Stanowcza, ma swoje zdanie, które zawsze kończy. Nie krzyczy, nie zadaje pytań. Potłukła się, skaleczyła. Niestety, nie potrafię zatamować jej rany. Nie pomaga bandaż żadnych ludzkich dłoni. To nie ludzie trzymają świat w garści. To świat trzyma w garści ludzi. Wracają tam, skąd przychodzą. Do ziemi. Kategorii szkół gimnazjalnych. Laur otrzymała... Nie, zacznę od wyróżnienia. Aleksandra del Chirico. Tak, bardzo proszę, tak, Fren. Laur natomiast w tej kategorii przypadł Marlenie Godlewski. W kategorii szkół średnich, jak już tak słowo było powiedziane, laur zdobyła Kasia Moziakowska. Dziękuję. Wyróżnienia w tej kategorii Karolina Lemańska. I Anna Sitek. I teraz laury kategorii dorosłych. Wyróżnienia. Tak, wyróżnienia. Anna Łuczyńska. I wyróżnienie otrzymała Georgina Suwała. Laur w tej kategorii otrzymała Grażyna Dudkiewicz. Teraz Państwa nagrody, czyli nagrody publiczności. Wśród dorosłych nagrodę publiczności otrzymała Zenona Radzka. Wśród młodzieży natomiast Bartek Stańczak. Wśród nagich drzew samotna skarga świerszcza. Wśród ludzkich serc niesłyszalna miłość dziecka.
wśród obcych rąk, zbyteczna jeszcze jedna. Wśród mądrych oczu, niezauważalna wartość szczęścia. Wśród ptaków, na pobliskim drzewie, jeden odleciał, zostawiając istnienie. Codziennie od rana, pierwsze co robi, to idzie do kuchni, wstawia wodę, nakrywa stolik dla dwóch osób. Po gwizdku robi dwie kawy, po dwie kanapki. Smaży jajecznicę, kroi ogórki i pomidory. W przelocie szybko poprawia potarkane przez noc włosy, aby nie pomyślał o niej źle. W końcu siada przy stoliku i czeka. Mija 15 minut. To nic. Każdy ma prawo dłużej pospać. Mija godzina. Ostygły już kawy i jajecznica. Mieją 2 godziny. Wraca do rzeczywistości. Jak opłatek śniegu rozpuściła się moja modlitwa o jeszcze jedną wiosnę lekką od pąków i wróbli, o jeden wiersz za gorący, by dźwigać go codziennie.